Piękne jachty i luksusowe łodzie pojawiły się w Katowicach. Trwają tam śląskie targi sportów wodnych i rekreacji wiatr i woda. Blisko 200 wystawców z kraju i zagranicy, prawie 100 pięknych łodzi motorowych, jachtów żaglowych, małych łódek, pontonów, katamaranów, desek do uprawiania windsurfingu i innych sportów wodnych, kajaków, także mnóstwo sprzętu i oczywiście luksusowe jachty motorowe i żaglowe, które robią największe wrażenie. Impreza skierowana jest do miłośników sportów wodnych, do wszystkich, którzy aktywnie spędzają czas nad wodą, czyli do żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy, wioślarzy, wędkarzy, bo tutaj też mogą zaopatrzyć się w sprzęt do pływania i łowienia ryb. Dla młodych ludzi, którzy lubią wodne szaleństwa, bo są tutaj motorówki do uprawiania narciarstwa wodnego, do wake'a i do wszelkich szaleństw związanych z wodą. W Katowicach obejrzeć można m.in. luksusowe jachty. Mamy tutaj dwa modele pokazane na wystawie Wiatr i Woda w Katowicach. Jest to Cobra 28 SC oraz Cobra 33 HT, większy model. Mamy tutaj kokpit, który jest częścią dzienną, rekreacyjną. Siedziska dookoła stołu, fotel sternika, mini część kuchenną, czyli umywalka ze schowkiem. Mamy też pokład słoneczny w części dziobowej z materacami, które umożliwiają wypoczynek, relaks. Poniżej z przodu znajduje się kabina, dwie zasadniczo. Jedna to jest dziobowa, w której jest stolik plus część kuchenna i dostęp do łazienki. Natomiast w części rufowej mamy sypialnię. Drugie śląskie targi sportów wodnych i rekreacji Wiatr i Woda potrwają do niedzieli. SK Info.